Przez cały tydzień w Bolesławieckim Ośrodku Kultury odbywały się warsztaty wokalne w ramach polsko-czeskiego projektu Muzyczne Mosty. Projekt był współfinansowany z pieniędzy unijnych i z budżetu państwa, a uczestniczyli w nim młodzi wokaliści z Polski i z Czech. Jego kulminacją były dwa koncerty, sobotni w Bolesławcu i niedzielny w Libercu. Witam wszystkich na koncercie finałowym warsztatów muzycznych Muzyczne Mosty. Polsko-czeskie warsztaty, które trwały w BOK MCC 5 dni, od 1 do 5 sierpnia. Dzisiaj mamy koncert finałowy i zobaczymy, jaki jest wynik tych warsztatów. Polska to głównie reprezentacja pracowni wokalnej Barbary Lędzian w BOK MCC. Grupa czeska to grupa zrzeszona przy naszym partnerze w tym projekcie, Stowarzyszeniu Kino Warszawa. Jest takie Kino Warszawa w Libercu. Warsztatowicze ćwiczyli przez te dni w dwóch klasach. Jednym z wykładowców była Ania Szarmach, a drugim Amerykanin Frank McComb. Oboje wykładowcy to muzycy, którzy mają wiele do przekazania młodym adeptom wokalizy. Ci najczęściej już wcześniej zaczęli swoją przygodę ze śpiewem, tak jak bolesławianie z pracowni wokalnej BOK. Czuję wciąż energię, wiem, że jeszcze więcej wciąż dla mnie jest. W tej pozytywce myśli dzień i noc, melodia. Poza naszymi warsztatowiczami zobaczymy tu dwie znakomitości. Ania Szarmach, świetna, rewelacyjna polska wokalistka soulowa i nasz gość ze Stanów Zjednoczonych, Frank McComb. Jest to człowiek, który współpracował ze Stevie Wonderem, z Princem, z Chaką Khan. Grupie wykładowców i warsztatowiczów na koncercie towarzyszyło jeszcze trio muzyczne Grzegorz Jabłoński, Błażej Chochorowski i Wojciech Chwetkowicz. Słuchacze mieli okazję smakować klimaty muzyczne, które tworzyli z Anią Szarmach. Could come to rescue me too.